tym nagraniu przeanalizujemy, jak zmiana wartości pH roztworu może wpłynąć na zmianę rozpuszczalności trudno rozpuszczalnego osadu. Załóżmy, że mamy do czynienia z nasyconym roztworem fluorku wapnia, który znajduje się w równowadze z osadem fluorku wapnia. W zlewce znajduje się trochę stałego fluorku wapnia, który jest słabo rozpuszczalnym związkiem o budowie jonowej. Część tego osadu ulega rozpuszczeniu w wodzie i od razu dysocjuje, dając dwudodatnie kationy wapnia i aniony fluorkowe. Zgodnie ze stechiometrią równania reakcji dysocjacji fluorku wapnia, w roztworze znajduje się dwa razy więcej anionów aniżeli kationów. Teraz do tego układu dodajemy dobrze dysocjujący kwas, np. kwas chlorowodorowy. Obserwujemy, co będzie działo się w układzie. Okazuje się, że po dodaniu kwasu do roztworu następuje częściowe rozpuszczenie się osadu, który był w równowadze z dotychczasowym roztworem. Po dalszym dodawaniu kwasu oksoniowego zaobserwujemy wręcz całkowite rozpuszczenie osadu. W momencie, kiedy dodajemy roztwór kwasu do układu, zwiększa się w nim stężenie jonów oksoniowych, a tym samym maleje pH roztworu. A to z kolei powoduje rozpuszczenie osadu. Obniżenie pH w tym przypadku wpływa na zwiększenie rozpuszczalności fluorku wapnia. Zastanówmy się, dlaczego tak się stało. Jeśli do roztworu dodajesz kwas, np. kwas chlorowodorowy, to dysocjuje on w wodzie, dając m.in. jony oksoniowe. W roztworze mamy do czynienia z kationami wapnia i anionami fluorkowymi. Aniony fluorkowe będą reagowały z kationami oksoniowymi, pochodzącymi od dobrze dysocjującego kwasu, w wyniku czego powstanie słabo dysocjujący kwas fluorowodorowy. Patrząc na to równanie reakcji chemicznej, widzimy, że zgodnie z teorią Bronsteda-Lowrego, kation oksoniowy zachowuje się jak kwas i przekazuje proton, natomiast anion fluorkowy jest zasadą i pobiera proton. W trakcie tej reakcji chemicznej aniony fluorkowe reagują z kationami oksoniowymi, więc dochodzi do zmniejszenia stężenia anionów fluorkowych w roztworze. Jeśli zmniejszymy stężenie anionów będących produktem reakcji dysocjacji słabo rozpuszczalnej soli, zachwiejemy stan równowagi reakcji i układ będzie dążył do otworzenia nowego stanu równowagi. Zgodnie z regułą przekory, jeśli zmniejszamy stężenie jednego z produktów, układ będzie dążył do jego odtworzenia, a przez to zmniejszy się ilość substratów. W naszym przypadku zmniejsza się w układzie stężenie anionów fluorkowych, więc w celu odtworzenia tych jonów będzie następować zmniejszenie ilości osadu fluorku wapnia znajdującego się w układzie. Równowaga tej reakcji przesunie się w prawo, w kierunku tworzenia produktów. W przypadku fluorku wapnia dodanie roztworu kwasu do układu, które wiąże się z obniżeniem pH, powoduje zwiększenie rozpuszczalności osadu. Jednak trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze obniżenie pH roztworu będzie powodowało taki efekt. To wszystko zależy od tego, z jakim trudno rozpuszczalnym związkiem masz do czynienia. Weźmy na przykład inną słabo rozpuszczalną sól. Niech to będzie chlorek srebra. W tym przypadku dodanie kwasu nie wpływa na zmianę rozpuszczalności osadu. Zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście dodanie kwasu ponownie zwiększy stężenie kationów oksoniowych w roztworze. Tyle, że w tym przypadku anion, jaki występuje w trudno rozpuszczalnej soli, to anion chlorkowy. Anion ten nie reaguje z kationem oksoniowym. Kwas chlorowodorowy, jaki mógłby tu powstać, jest bardzo dobrze dysocjującym związkiem, przez co nie wpływa na zmniejszenie stężenia anionów chlorkowych w roztworze. Więc stan równowagi pomiędzy osadem chlorku srebra a zdysocjonowanymi anionami chlorkowymi i kationami srebra nie zostanie zachwiany. Patrząc na te dwa przykłady, warto zawsze zastanowić się, czy dodanie kwasu wpływa na rozpuszczalność danego związku. Jeśli aniony danego słabo dysocjującego związku będą reagować z kationem oksoniowym, dając słaby kwas, wtedy dodawanie mocnego kwasu spowoduje zwiększenie rozpuszczalności. Natomiast w odwrotnym przypadku nie dojdzie do zmiany wartości rozpuszczalności w danych warunkach ciśnienia i temperatury.